Cześć, witam, dzień dobry, z tej strony Ania Olszak. W dniu dzisiejszym rozwiążemy sobie zadanie czwarte, które jest kontynuacją zadania z poprzedniego filmu. I dlatego tutaj od razu nawiążę i chciałabym Was zapytać, czy odrobiliście zadanie domowe, czyli czy wiecie już, co to wieloletnia zmarzlina i gdzie ta wieloletnia zmarzlina występuje, bo przypominam, że o tym ostatnio była mowa. Dzisiaj troszeczkę zmieniamy tematykę, ale niemniej jesteśmy przy tej samej mapie. Natomiast chciałabym powiedzieć, że to, co dzisiaj Wam powiem, jest też odpowiedzią na pytania dotyczące klimatogramów i ogólnie klimatu, bo wiele takich pytań padało. Dlatego osoby, które zadawały pytania dzisiaj, będą się czuły w końcu usatysfakcjonowane. Dobrze, przechodzimy do zadania. Poniższe klimatogramy wykonano dla czterech spośród pięciu stacji meteorologicznych zaznaczonych na mapie. I mamy tutaj cztery wykresy. I co mamy zrobić? Po danym stacjom meteorologicznym przyporządkuj klimatogramy wybrane spośród oznaczonych literami A, D, Dikson, Saratów i Wierchojańsk. No dobra, czyli teraz słuchajcie. Takie zadanie to jest klasyk, po prostu klasyk maturalny. Na co musimy zwracać tutaj uwagę? Po pierwsze, przypominam, w ogóle analizując takie wykresy, pamiętamy o najważniejszych rzeczach, czyli linia oznacza temperaturę, a słupeczki to opady. Możecie sobie pomyśleć, że tłumaczę jak w podstawówce, ale wierzcie mi, że wiele osób popełnia taki błąd. Dobra, jak już to wiemy, to teraz spójrzmy na kilka ważnych kwestii, na które zawsze należy zwrócić uwagę. To, jeżeli słupki rozłożone są w miarę równomiernie, słupki oznaczające opady, to oznacza, że mamy do czynienia z klimatem morskim. Natomiast jeżeli słupki rozłożone są nierównomiernie opadowe, czyli mamy przewagę opadów w porze letniej, to oznacza, że jesteśmy w centrum kontynentu. Czyli klimat morski, klimat kontynentalny. Czyli rozróżniamy tu typ klimatu. Podobnie jest z temperaturami, tu też mamy pewne zróżnicowanie. Jeżeli będzie taka sytuacja, że roczna amplituda temperatury powietrza jest duża, tak jak w tym wypadku, to znaczy, że tu jest klimat kontynentalny. Natomiast im mniejsza roczna amplituda temperatury powietrza, czyli im chłodniejsze lata i łagodniejsze zimy, tym będziemy mieli bardziej klimat morski. Czyli patrząc sobie na przykład na wykres B i na wykres A, to widzimy, że tu będziemy mieli znacznie większy kontynentalizm niż w przypadku wykresu A. No i teraz, jeżeli chodzi o strefy klimatyczne, no to oczywiście wiemy, że na północy musi być tak, że są zimne lata, mroźne zimy. Im bardziej na południe, tym ta temperatura będzie oczywiście na tym wykresie przedstawiona jakby coraz wyżej, to znaczy, że lata będą coraz bardziej upalne, a zimy będą nieco po prostu łagodniejsze. Dobrze, idziemy do mapy, bo ta mapa nas w tym momencie bardzo, bardzo interesuje. Jakie tutaj mamy miejscowości? Do wyboru mamy trzy, które powinny być teraz w kręgu naszych zainteresowań. To znaczy, interesuje nas Saratów, piękne rosyjskie miasto leżące nad Wołgą. Interesuje nas Dikson, to jest miejscowość, która leży nad samym Oceanem Arktycznym. To znaczy, że nie będą te zimy jakieś mega, mega mroźne, aczkolwiek jesteśmy bardzo na północy, to oznacza, że no, lata też nie powinny nas zaskakiwać ciepłą temperaturą. No i Wierchojańsk, jeżeli nie wiecie, to powinniście wiedzieć, że to jest biegun zimna, generalnie najbardziej wychłodzone miasto, w którym w ogóle mieszkają ludzie. No i widzimy, że tu mamy klimat już taki podbiegunowy, a Saratów to jest jeszcze klimat umiarkowany. No dobrze, przechodzimy sobie z powrotem do klimatogramów i zobaczymy, co możemy z nich w kontekście tych trzech miejscowości odczytać. Zobaczcie. Wykres A i C są do siebie podobne pod względem temperatur. Widzimy, że lata około 20 stopni i zima tu poniżej, przepraszam, 10, tutaj tak minus 15. Więc podobnie. Natomiast opady wyrównane w wykresie A świadczące o morskości,
Natomiast zróżnicowane na wykresie C, co świadczy o kontynentalizmie. I wróćmy sobie teraz jeszcze szybciutko do mapy, pamiętając to, co przed chwileczką powiedziałam. Zobaczcie, dwie miejscowości leżące w miarę na tej samej szerokości geograficznej. Widzieliśmy, że tam były upalne lata. Mamy do wyboru Saratów i Krasnojarsk. Na wykresie A mieliśmy słupki opadowe w miarę równo rozłożone, co świadczy o morskości, a na wykresie C mieliśmy nierównomiernie rozłożone słupki, czyli opady zwiększone latem, co świadczy o kontynentalizmie. Czyli tu mamy kontynentalizm, a tu mamy większą morskość, co oznacza, że wykres A to będzie po prostu Sarat. I to mamy załatwione już. Wykres A i C nas nie interesuje. Wybraliśmy A. No i teraz zostało nam Dikson i Wierchojańsk. I teraz widzimy, że to leży nad samym morzem, Dikson, a Wierchojańsk leży bardziej w głębi lądu. Jakbyście dobrze znali mapę, to wiecie, że tu wkoło mamy góry wierchojańskie, które zabierają nam dostęp do tego morskiego powietrza. Wracamy do słupeczków, do wykresów naszych klimatogramów. I zobaczcie, mamy jeszcze dwa wykresy, wykres B i wykres D. Widzimy, że tu generalnie zimno, więc to będą te dwie miejscowości. Na wykresie B mamy słupeczki rozłożone równomiernie, lata oczywiście chłodne, około 5-6 stopni, zimy minus 25. No, nasze warunki to zimno, no, ale przecież w porównaniu do tego wykresu, no to jest całkiem przyjemnie, prawda? A wykres D, no ewidentnie widać, że latem mamy zwiększone opady, tak? A jest ich mało, czyli klimat suchy kontynentalny. Natomiast zobaczcie, że we Wierchojańsku może być, bo to Wierchojańsk już zdradziłam, może być nawet 15 stopni, natomiast jeżeli chodzi o zimę, no to są mega mroźne, minus 45 standard. Więc jeżeli mamy teraz przejść już do konkretnej odpowiedzi, no to Dikson, które leżało nad samym morzem, no to widzimy ewidentnie, że będzie to wykres, wrócę tutaj, B. Dalej, druga nasza odpowiedź, czyli Saratów, to będzie A, a Wierchojańsk to będzie... To będzie ewidentnie D, bo tutaj jest bardzo, bardzo zimno. No i co jest jeszcze takie istotne rozwiązując te zadania? To jest oczywiście jakiś tam przykładowy case, natomiast wy powinniście dobrze orientować się, tu niedobrą rzecz otworzyłam, powinniście dobrze orientować się co do klimatów i co do kwestii związanych z tymi klimatogramami, więc po obejrzeniu tego filmiku od razu natychmiast otwieracie sobie dział atmosfera w repertorium czy książce waszej w podręczniku. Wchodzicie sobie dalej klimaty kuli ziemskiej i szczegółowo, bardzo szczegółowo analizujecie klimatogram dla każdego klimatu. I tutaj jest to ładnie tam w tabelce rozpisane na strefy klimatyczne i na typy klimatu. Musicie się orientować, w jakim klimacie, jakich temperatur i opadów można się spodziewać. I tutaj niestety nie będzie to tak stricte. Tak, nie jest tak, że sobie raz obejrzycie się, nauczycie, po prostu słuchajcie, trzeba to sobie przeanalizować, nawet sobie można jakoś, nie wiem, to przepisać, nie wiem jak się uczycie, czy jesteście wzrokowcami, czy nie, czy wystarczy, że po prostu usłyszycie, ale jest to istotne. Pamiętajcie, patrzymy na średnie roczne temperatury powietrza, średnie amplitudy temperatury powietrza, sumę opadów atmosferycznych i rozkład opadów atmosferycznych. I oczywiście Atlas otwieramy i tam mamy mapę klimatyczną, uczymy się stref klimatycznych, wiemy gdzie, jaka wygląda. Ja tego za Was nie zrobię, nie będę Wam o tym opowiadać, bo to jest bez sensu, to trzeba po prostu zobaczyć na mapie. No i potem oczywiście umieć do każdej strefy ten klimatogram dopasować. Na chwilę obecną myślę, że nie będę już tego przeciągać. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania i nie satysfakcjonuje Was jeszcze to zadanie w kontekście odpowiedzi na te zapytania klimatyczne, to po prostu piszcie, może coś jeszcze uda mi się wymyśleć. I oczywiście odróbcie zadanie domowe, bo nie warto ruszać w kolejną podróż, jeśli jeszcze ta pierwsza nie jest skończona. Pozdrawiam.